Pomysł na konkurs, na wydarzenie muzealne Wierzba zrodził się już w roku 2005. Doszliśmy do wniosku, że na Mazowszu, oprócz dużych muzeów o charakterze narodowym czy wojewódzkim, są bardzo liczne muzea samorządowe, a nawet inicjatywy prywatne. W sumie tych muzeów, małych, średnich i dużych, jest około 116. W związku z tym chcieliśmy docenić, zwłaszcza te muzea, które dzięki wysiłkowi swoich pracowników, swoich pomysłodawców realizują najlepsze projekty w różnych dziedzinach. Po to, aby ta promocja przyczyniała się też do poznania muzeów, poznania ich osiągnięć i ich twórczości. Kiedy w 1999 roku powstała reforma Polski, część muzeów podległych Muzeum Narodowym przeszło pod władze samorządowe. Wśród muzealników na naszych zebraniach, a zwłaszcza pan Janusz Królik, który był wiceprezesem Stowarzyszenia Muzealników Polskich, oddział mazowiecki, bardzo ubolewał, że część muzeów tych po prostu małych jest niedocenianych. Żeby zorganizować taki konkurs dla muzeów, muzea mazowieckie, żeby wypromować te najciekawsze muzea w terenie, zwłaszcza gdzieś daleko, nie tylko te, co są w Warszawie. I w 2006 roku, w maju, Sejmik podjął uchwałę o zorganizowaniu konkursu Najciekawsze wydarzenia muzealne Wierzba i nasze stowarzyszenie zostało poproszone do współorganizacji z Sejmikiem. Ja opracowałam regulamin razem z kolegami i karty zgłoszeniowe. To pierwszy taki jubileusz, który z jednej strony zmusza nas do refleksji, do sięgnięcia do początków tego konkursu, a z drugiej strony możemy już mówić o sukcesach. Otóż początki tego konkursu pamiętam jak dziś, kiedy muzealnicy mazowieccy, ale też Stowarzyszenie Muzealników Polskich jak gdyby zaproponowało samorządowi województwa mazowieckiego taki oto konkurs. Uznaliśmy, że to jest fantastyczna propozycja i fantastyczny pomysł, co się zresztą okazało prawdą i myślę, że dzisiaj cieszy się wielkim powodzeniem zarówno wśród muzealników, jak i też wśród odwiedzających muzea. Dlatego, że często za tym konkursem idzie prestiż dla tej instytucji, dla tej jednostki, ale też nagroda pieniężna. Także zachęcamy wszystkie muzea mazowieckie, leżące na terenie Mazowsza, muzea, dla których organizatorem jest Ministerstwo Kultury, ale też te małe muzea, które są prowadzone dzięki społecznikowskiej pasji i działaniu społeczników właśnie, często przy bardzo małym nakładzie środków finansowych, do tego, aby uczestniczyli w tym konkursie. Jak każdy konkurs zaczynaliśmy ostrożnie, skromnie, od idei poprzez uruchomienie pierwszej edycji. Na przestrzeni tych 10 lat przeszedł ten konkurs dużym przeobrażeniom. Obecnie mamy 4 główne kategorie konkursowe. Są to wystawy, wydawnictwa, projekty edukacyjne i projekty otwarte. W ubiegłorocznej czy w obecnej edycji konkursu brało udział ponad 80 zgłoszonych wniosków. Wydaje się, że projekt ma już utartą renomę, swoją rangę i jest sporym magnesem dla muzealników, żeby porównać się z innymi placówkami i porównać swoje dokonania, swoją pracę. Mamy wprawdzie ogólnopolską nagrodę, która promuje zdarzenia muzealne na szczeblu, a raczej z wysokości naszego kraju, ale tam można dostrzec jedynie muzea typu Wawel, Malbork, u nas Zamek Królewski czy Muzea Narodowe. A tych dworków drobnych czy też drobnych muzeów skansenowskich nie widać z tej perspektywy. Chcieliśmy je pokazać, chcieliśmy udowodnić, że na Mazowszu dzieją się rzeczy ważne, warte dostrzeżenia, a jednocześnie zintegrować środowisko, które wokół tego konkursu wspaniale się rozwinęło. No cóż, konkurs Wierzba to jest jak gdyby ukoronowanie działań muzealników Mazowsza, więc powstał w 2006 roku ten konkurs z inicjatywy Stowarzyszenia Muzealników Polskich. To była inicjatywa Janusza Królika, ówczesnego dyrektora Muzeum Romantyzmu, mojego poprzednika, no i Halinki Czubaszek i środowisk związanych w ogóle z muzeami mazowieckimi.
Wydaje mi się, że jest kilka czynników, które motywują muzealników do brania udziału w tym konkursie. Po pierwsze jest to prestiż. Nagroda Wierzby, niezależnie za które miejsce, uhonorowanie również wyróżnieniem, ma swoją odpowiednią rangę, ma swój prestiż i znajduje uznanie wśród kolegów muzealników. Konkurs jest też swego rodzaju mobilizacją do dalszej pracy, bo kiedy takie mniejsze muzeum na Mazowszu z dala od Warszawy dostanie taką nagrodę i zobaczą to wszyscy muzealnicy, to wówczas cały zespół tego muzeum się w pełni mobilizuje do pracy i myślę, że jest to bardzo sympatyczne i takie poczucie pewnej swojej, zarówno swojej osobistej, jak i takiej dumy zawodowej, że ktoś dostrzega naszą pracę, że jest ona komuś potrzebna, ale też jest doceniana. Na początku na pewno dużo tych inicjatyw nie było muzealnych. Wszyscy z niedowierzaniem patrzyli, co to może być. Więc tych zgłoszeń nie było za dużo. Ale na pewno te pierwsze były jak gdyby nieśmiałe, ale jednocześnie pokazywały to potencjał muzealników, tych naszych mazowieckich muzealników w muzeach samorządowych, wojewódzkich, powiatowych. To rzeczywiście było jak gdyby ukoronowanie i uhonorowanie tych ludzi, którzy pracują w muzeach, a na co dzień niekoniecznie doceniani. Każdy ma ochotę przedstawić swoją pracę, jeśli jest to praca nie tylko związana z pracą zarobkową, trudno mówić w dziedzinie muzealnictwa o tym, że pracujemy dla pieniędzy. Natomiast z całą pewnością jest to zawód, który jest połączony z pewną misją, misją ochrony i popularyzacji dziedzictwa. I każdy ma taką wewnętrzną potrzebę opowiadania o tym, chęci bycia dostrzeżonym i myślę, że to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom muzealników, zarówno tych, w tych większych muzeach, jak szczególnie w tych muzeach mniejszych, które nie mogą liczyć na tak ogromną frekwencję i w związku z tym nie, być może cierpią na niedostatek docenienia ze strony publiczności, a chciałyby pokazać to trochę na szerszym tle. Na początku w konkursie Wierzba startowało 20-30 projektów. Dziś startuje około 100 projektów, czy 80-90. Także widzimy, że zainteresowanie muzealników tym konkursem rośnie. Widzimy też, że konkurs przynosi muzeom coraz większy aplauz, coraz większy prestiż. Więc bardzo się to wszystko zmieniło i też muzea realizują inne projekty. Jest więcej projektów edukacyjnych, jest więcej projektów otwartych i na zapytania muzealników odpowiada ten konkurs. Bo konkurs zmienił też swoje kategorie. Na początku startowaliśmy w dwóch kategoriach. Była to tylko wystawa i impreza w plenerze. Jestem spokojna o przyszłość konkursu Wierzba, dlatego że startować w nim mogą muzea również te, które taką nagrodę otrzymały. To ich absolutnie nie wyklucza. Z roku na rok jest coraz więcej zainteresowanych tym konkursem i myślę, że to jest też taka zdrowa konkurencja dla muzeów, aby starały się podnosić poprzeczkę, aby tym bardziej szły z duchem czasu, dlatego że konkurs Wierzba ma już 10 lat, a cały czas jest konkursem młodym. Ewoluuje, zmienia się tak, jak zmienia się muzealnictwo w Polsce. Może to zabrzmi nieco pompatycznie, ale zdarzenia muzealne Wierzba jako konkurs jest jedynym tego rodzaju konkursem w Polsce, jedynym niepowtarzalnym wydarzeniem. Konkurs muzealny Wierzba jest, myślę, dużym sukcesem zarówno dla mieszkańców, odbiorców, czyli tych, którzy odwiedzają nasze muzea, ale również dla środowiska muzealników. Jest takim dawaniem poczucia satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków.